przypadku naszego zespołu Ekstraligi Futsalu Kobiet wybór meczowego tryptyku z 2020 roku nie był szczególnie trudny. Ekipie trenera Samuela Jani nie było dane rozegrać zbyt wielu spotkań. Poprzedni sezon Bielszczanki zakończyły ćwierćfinałowym dwumeczem z poznańskim AZS-em, ale zanim rekordzistki zakończyły sezon, do cygańskiego lasu zjechały faworyzowane obrończynie tytułu mistrzowskiego AZS Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków. Wprawdzie ekipa spod Wawelu nie stawiła się w Bielsku Białej w swoim galowym składzie, co nie umniejsza zwycięstwa rekordzistek, ze zgoła sensacyjnym posmakiem. Ten wymiar nadały spotkaniu z 9 lutego rozmiary wygranej gospodyń. Rezultat 8-1 spowodował, że w środowisku krajowego kobiecego futsalu rozległo się gromkie wow. Łupem bramkowym podzieliły się trafiająca trzykrotnie do bramki AZS-u Magdalena Knesak, dwa gole ustrzeliła Magdalena Skolarz, po jednej bramce dopisały Katarzyna Moskała, Klaudia Nowacka i autorka samobójczego trafienia Natalia Nosalik. Po spotkaniu szkoleniowiec Bielszczanek Samuel Jania powiedział: mecz z gatunku tych, w którym zapracowaliśmy sobie od początku na 3 punkty w starciu z dużo wyżej notowanym rywalem. W końcu zawitała do nas skuteczność, ale przede wszystkim bezwzględność. Fantastyczna praca całej drużyny. Myślę, że przez wielu byliśmy tutaj skazywani na porażkę, ale udowodniliśmy, że do końca trzeba się z nami liczyć. 21 listopada w hali przystartowej 13 ponownie doszło do starcia rekordzistek z Jagiellonkami. Był to już mecz nowego sezonu 2020-21, ale takich nowości było nieco więcej. W letnim okienku transferowym bielski zespół został znacząco wzmocniony, inaczej niż w krakowskim AZS UJ, gdzie doszło do nieformalnego rozwodu drużyny futsalowej z futbolową na niekorzyść tej pierwszej. Niezmienne było jednak to, że krakowianki stawiły się w Bielsku Białej nadal w glorii mistrzyń kraju. Biało-zielone rozgromiły zespół gości 7-2 po meczu, w którym do przyjezdnych należało pierwsze i ostatnie słowo. Strzelanie zainaugurowała bowiem Aleksandra Hynek, zakończyła Julia Szostak. Co najistotniejsze, przez zdecydowanie większą część meczu przemawiały wyłącznie gospodynie. Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadziła Anna Huras, natomiast od 32 minuty posypał się istny grat goli. Po dwie bramki zdobyły Magdalena Knesak i Wiktoria Nowak, po jednym trafieniu dopisały Katarzyna Moskała i Klaudia Nowacka. Ostatnia z plebiscytowych propozycji to mecz rekordu z AZS-em Uniwersytetu Pedagogicznego Wandą Kraków. Mecz miał w dwóch aspektach swój historyczny wymiar, czego prosimy absolutnie nie łączyć z datą 13 grudnia. Po raz pierwszy futsalowe spotkanie z udziałem naszej żeńskiej ekipy transmitowaliśmy w YouTube'owym kanale Rekord TV. A po drugie, co ważniejsze, przy zachowaniu właściwych proporcji ze względu na liczbę goli gospodyń to było coś, co można przyrównać do lutowego pogromu rekordzistów w starciu z AZS-em Katowice. W zasadzie rezultat 15-1 mówi wszystko. Mecz, jego przebieg i obraz miał całkowicie jednostronny wymiar. Na parkiecie od początku do końca rządziły rekordzistki, imponujące stylem i skutecznością. Na finał ustanawiając rekord damskiego futsalowego rekordu. Zatem wybierajcie i głosujcie.